Mamy czekali dawno już, bardzo dawno czekali. Ja już mówię, 8 rok ja tutaj, o w tym domu. A tutaj postawiono, to kiedy przyjechał na szmer, to obiecał, to on zrobił. A teraz będzie wszystkie fajnie, bardzo fajnie. A nie żal panu tutaj tego co pan tutaj? Nie. A co pan zabierze ze sobą stąd? No tam lepiej, na dużo lepiej, tam wszystko jest. Wszystko jest? Wszystko jest, co potrzebnie, no. Nic pan nie będzie zabierał? Nawet krzyżyka czy świętych obrazków? Ja będę zabierać krzyżyk. Z sobą będzie. Wszystko tam. I tam jeszcze obraz mówił, że daje jeszcze włoskie. Także to wszystko nowe, to jak powinno być. Ja zadowolony. Super, bardzo dziękuję. Dobrze, tam wszystko fajnie. Tylko wie, zajazd ciekawe, ja wjadę tam czy nie zjadę. No chyba wjedzie pan. Po szerokości taką niewiadomo tam jak. Chyba da radę. Myślę, dam równie głównie. U nas to tu schody te takie dreny, jamy, a tam gładko, także normalnie będzie. Ale to cieszy bardzo się pan, że nowy, czy tutaj pan się zadomowił, tak? Wykrzy, tu widzisz zieleni dużo, bo tu zobaczysz brzozy, sosny, jodle, wszystko. A tam już nie tak, tam troszeczkę dalej jest, tam w lasach czuć i wsio. A przybytnie wyglądaca zrobisz. A ciekawe, co tu będzie, mówię, dla tych, takiego, które bieżący. Tych, mówię, będę tu. Jasne, no. Super. Mieliśmy dziecki dom, co robić. A ile pan lat tutaj? A ile lat już pan tutaj jest? 4 lata. 4 lata. No. To po 4 latach nowe mieszkanie wybudowane akurat. Tak, jak raz ja przybył, tak raz Regina Sokolowicz pisała się w gazecie, że ona już stroi, tylko ten dom zaczęli. To tylko co jej postroili. Super. Do kiedy przeprowadzacie się? No my się na tamtym tygodniu już. Do 10 jakiegoś. I co pan ze sobą zabierze tam? Co pan zabierze ze sobą stąd? No wszystko to, co jest, brytyjny przybór, tam wszystko to, co trzeba. Jasne. A ile rzeczy ma pan takich, które pan chciałby zabrać? Takie najważniejszych rzeczy, które pan ma ze sobą? Takie, które są pana? No nic takiego nie ma więcej, bo branie tam jest, w szapę, wszystko. A obrazki może, czy to pana? Obrazy też, to myślę, że wolę zabrać. Jasne. Super. Dziękuję. Dobrze. Dobrze. A ile lat już pan tutaj? Tutaj? Więcej jak rok. Więcej jak rok. Czyli dom tamten nowy budować się zaczął, zanim pan przyszedł? No. Jasne. I już widział, oglądał pan swój nowy pokój? I jak się podoba? Normalnie. Normalnie. Jasne. A będzie pan mieszkał z kimś, sam? Jak to będzie wyglądać? I czy pan będzie sam tam mieszkał, czy może z kimś będzie pan tam mieszkał? W pokoju? No my tam dwóch będzie. Jasne, będzie pan miał kompana. Towarzysza. No. Bo teraz pan sam ma pokój, jeden. No to w sumie później chyba gorzej, bo będzie musiał pan dzielić pokój. Czy lepiej? Nie wiadomo. Czas pokaże. No. Jasne. To spasiba. Pani? No czemu nie cieszę? Pewno, że cieszymy się. Jak to nie? Pójdziemy do nowego domu, tam bardzo pięknie, ładnie. Dobrze będzie nam. No i tu nas nie bierze, ale tu dobrze, bo tam będzie lepiej. Nie równować. No już po niedzieli na pewno będziemy zacieli, co tam pójdziemy. Jasne. A czy co pani ze sobą zabierze z tego starego swojego tutaj mieszkania? Odzienkę swoje zabiorę, co więcej nic. I wszystko tam od nowa pani zacznie? Tak, wszystko nowo dacę. Tylko swoje odzienkę. Jasne. Tak zabierzemy. A po co nam potrzebne? Nam nic nie trzeba. Odzienka tam wszystko jest. Szafa i trąbeczka jest, i łóżko, tam wszystko nowe. I kaplica nowa. Nowe kaplicy nie byli, pójdziemy zobaczyć. Od bardzo ciężko, że ja nie słabowicę. Mhm. Bardzo ładna kaplica. Ładna. Ja dziś widziałem. Matka Boska Ostrobramska jest obraz i krzyż taki w centrum, duży, ładnie oświetlony taki. Bardzo ładna kaplica. A kto tam dom kupował? Ksiądz pewnie jaki. Ksiądz? To na pewno Sejczyński, nasz ksiądz. Oj, u mnie jest Matka Boska Ostrobramska. Jasne, to tak, to teraz jak pani pójdzie do kaplicy, to dobrze będzie się pani czuła. Jak u siebie w pokoju, jak u siebie w domu. I to samo, no my tutaj. No może ją bardzo modlim się. Modlim się. To wszystko stoi moje to. Kilka z mojem na dzień. My bardzo modlim się. Nie ma
robić? Tu, nie, nie, jej nie chce spać, no to ja w nocy po modnym się różańczyk wezmę i zamówię. W nocy. Jasne. A w nocy bardzo lekko modlić się. Niech nie miesza wszystkie śpią, tak lekko, nie w domu jak w nocy modlić się. A w nocy modlić się, a w dzień. Oto ten, to ten zamieszał. Już nie tak, a w nocy bardzo lekko modlić się. Ja w nocy najwięcej modlim się. Spać nie chcę. I w nocy modlim się. A jak tutaj się czujecie, jak w domu? No wie pan, w domu dużo wszystko jedno lepiej. Jak nie gadaj do mieszkania. Ale ja nikogo nie mam. Ani siostry, nikogo nie mam. Tylko mam jedną siostrę, wnuczkę, drugie wnuczkę. A co wnuczki? Młode, na co im potrzebna staruszka? No przyjechali, raz my się dwa razy byli przyjechawszy. Jedzenie nam starczy, my nie wiadomo co dają. Jak dla mnie to co dają pojeść, no to na dwa dni ja bardzo mało jem. Mało. Kapliczka jest, to niedziela ksiądz przyjeżdża. U nas była kapliczka, to tu jest. Blisko, za rogiem. Tak. Wszystko jest na miejscu. A pani jak się czuje tutaj? A? A pani jak tutaj się czuje? Jak tutaj dla pani jest? Mnie dobrze tutaj. Dobrze. I patrzę, dobrze. Cztery razy karmę. No nie mówię, że jedzenie za dużo. Tak? Człowiek nie głodny bywa. Jasne. A pan? Ładuje, jak rozmawia? Tak. Cześć, powiedz, kolik, on biedny chory, on trzy insulty miawszy. No Nastia! No czasnika nie trzeba, tam mnie ładnie, czasnika. A jak panu tutaj? Dobrze. Dobrze. Patrzają. A nowy pokój pan widział swój w tamtym nowym domu? No, da, da. I ładny? Ładny, koniecznie. Czyli to cieszy pan się, że nowy dom wybudowano? Da, da.